Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie na moim webinarze. Wszystkich udziałowców, inwestorów, sympatyków, gości. Na webinarze Skyward Community. Skyward Community jest firmą, która pozyskuje środki nad wprowadzaniem i uzupełnianiem w technologii transportu szturnowego. My jesteśmy jedną z tych firm, która poprzez swoją pracę stwarza warunki zarówno inwestowania, jak również propagowania transportu strunowego. O czym będę dzisiaj mówił Państwu? O technologii, o możliwości wejścia do naszej firmy, też zainwestowania, bo tutaj będziemy mówić też część taką o naszych możliwościach zarobkowych w przyszłości, jak również o najnowszych wiadomościach, jakie są w tej chwili udostępnione przez firmę sprawdzonych i oczywiście potwierdzonych i legalnych. Nie żadnych opowiadania bajek, drodzy Państwo, i niestworzonych historii, że za dzisiaj wpłacicie, a jutro będziecie milionerami. To jeżeli tak, to nie ten adres, drodzy Państwo. Mówimy o realnej firmie, która jest jednym z największych przedsiębiorstw, będzie na świecie. I tym, co ona zaoferuje dla świata. Ale teraz kilka słów o sobie. Ja się nazywam Janusz Tomczak, rok 1990-2022, własna działalność gospodarcza, 2002-2007, ukończone studia wyższe, kierunek marketing ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku czynny inwestor w SWC, czyli Skyward Community, a rok 2018-2019 to odbyłem takie szkolenie dla ambasadorów SWC, które się zakończyło 9 maja w Dubaju i gdzie mieliśmy możliwość otrzymania statusu ambasadora, jak również dostaliśmy dyplomy o ukończeniu tego szkolenia. Trwało ono 14 miesięcy. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o transporcie strunowym, a wszystko dzięki temu tutaj szacownemu panu na tym zdjęciu. Nazywam się Anatolij Junicki, który jest naukowcem, autorem ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą systemów kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Kierownik dwóch projektów ONZ w 1998 roku i 2002, jak również członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Pan Junicki jest z wykształcenia konstruktorem rakiet kosmicznych i na Bajkonurze w ówczesnym Związku Radzieckim zaczyna swoją karierę i drogę naukową. Założyciel grupy spółek UST, generalny projekta Junicki Strange Technologies INSA. Drodzy Państwo, ten brand jest z nami od roku. Widzicie go tutaj, tą literkę U. Z nim się teraz identyfikujemy. Oznacza on Junicki Strange Transport. Od nazwiska naszego twórcy. Junicki, angielski. UST to są technologie transportowo-infrastrukturalne. Będę dzisiaj Państwu mówił o technologii. Przejdziemy teraz kilka naszych takich ważnych slajdów, żebyście sobie uświadomili, czym my się zajmujemy. Natomiast będę dzisiaj troszeczkę przyspieszał, bo jest tylko godzina na to, a jest trochę wiadomości do przekazania Państwu i ciekawych takich informacji inwestycyjnych, bo jak wiecie, końcówka roku zawsze stwarza takie możliwości prezentowe i firmy wychodzą naprzeciw dla swoich klientów, inwestorów, etc. Więc filozofia UST, transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Nasze pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej eskadzie szynowo-strunowej. Oczywiście prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości, zapewniając oczywiście ponadprzeciętne bezpieczeństwo i racjonalizację wykorzystania zasobów ziemi.
i minimalizacji wyrządzonych szkód środowisku naturalnemu. My, drodzy Państwo, w swojej filozofii mamy również to, że jesteśmy proekologiczni i wszystkie te nasze prace i technologie, które są zastosowane w transporcie strunowym, są w oparciu o ochronę środowiska i o tym, żebyśmy to środowisko wspomagali, a nie czerpali jego w nadmiernej wielkości. Nasze moce UST to jest tak, jesteśmy członkiem grupy spółek posiadających własne firmy obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrożenia innowacyjnych technologii UST, takich między innymi jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z doświadczeniem w produkcji pojazdów, mamy je 3, 2 centra badań, certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych i osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Spółka inżynierska to dzisiaj wieloletnia praca naszego wynalazcy Anatolii Junieckiego, która stanowi integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury zielonych systemów zasilania. To, co Państwu mówiłem, zielone systemy zasilania, czyli OZE. Nasz kompleks przemysłowy to jest całość prac przy produkcji pojazdów UST. Realizuje takie specjalne biuro projektowo-techniczne z produkcją pilotażową. I tą produkcję pilotażową, drodzy Państwo, testujemy w 2 naszych ośrodkach. UST jest to ciągły proces roboczy, wykonuje obejmujący wycenę, projektowanie, budowę, uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. 2 zdania wyjaśnienia do tego. Drodzy Państwo, my jako inwestorzy oczywiście wspomagamy technologię transportu strunowego, ale w momencie, kiedy już te projekty komercyjne wejdą w życie, to firma nasza ma zapewnione w nich 20% w każdym takim projekcie. Te 20% służyć będzie przede wszystkim do rozwoju firmy, drodzy Państwa, do rozbudowy firmy, ale również do szkolenia swoich kadr menedżerskich, inżynieryjskich, do właśnie obsługi tych naszych tras na całym świecie, jak również te 20% będzie służyło do tego, że jeżeli firma wypracuje zysk, to ci partnerzy, którzy są w tak zwanym teraz etapie 1.15, który będę wyjaśniał dalej, będą mieli możliwość inwestowania w takie projekty celowe, tak zwane komercyjne, które w przyszłości będą budowane bardzo szybko i będą przynosiły naprawdę bardzo duże gratyfikacje finansowe. Testowanie i certyfikacja. Transport UST ma 2 takie centra testowania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Emiracie Szardży, w miejscowości Szardża i w Europie na terenie państwa Białoruś. W Marina Horce, to jest około 70 km na południowy wschód od Mińska, stolicy Białorusi. Miałem tam okazję być 3-krotnie, jak również byłem na tym naszym poligonie testowym w Szardży. Budowa projektów komercyjnych, to jest to, co Państwu mówię. UST posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. Tym właśnie się zajmujemy, że u nas klient otrzymuje kompleksową usługę. Transport pasażerski, co widzicie, drodzy Państwo, to jest unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Przede wszystkim po to, że wszystkie te pojazdy i technologie oparte o naszą technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji, pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Więc wybudowane mamy przede wszystkim na tych wieżach. Widzicie tutaj Państwo te wieże. One nie zajmują dużo powierzchni, bo są wybudowane na fundamencie, na stopach. Macie tutaj przykład zwykłych takich dróg asfaltowych, po których poruszają się samochody. My tego nie potrzebujemy, mamy drugi poziom. No i ta nasza struna, która jest podstawą naszej technologii. Jest on, ten nasz transport, przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie
innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią i uzupełnioną siecią wieżowców. To, co Państwu mówiłem. Przede wszystkim jest on harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, ale również możemy ją implementować, tą naszą technologię, do nowych obiektów, drodzy Państwo, do nowych metropolii, jak już istniejących. I służy po to, żeby rozładować oczywiście zakorkowane miasta i ten ruch cały pasażerski. Natomiast uzupełnieniem naszej technologii jest bardzo ważna gałąź naszej firmy, czyli transport towarowy. Widzicie tutaj Państwo kilka przykładów jego, od tego taśmociągu Unitrans U400 poprzez naszego Unikonta U4-19201 do przewozu kontenerów, Unitrak U431 do przewozu materiałów zamkniętych w paczkach, takich typu coś paczkomat, jak również do przewożenia materiałów płynnych, rozszczepialnych i niebezpiecznych nawet. I Unitrak U471 do przewozu materiałów sypkich z urobku, jakichś tam kopalni, do przewozów w portach, etc. Naszych pojazdów pasażerskich mamy w tej chwili, proszę Państwa, 7, z możliwością rozbudowy modułowej, od najmniejszego takiego U400-651, to jest pojazd dwuosobowy, po pojazd hybrydowy Unicar U4-430T3, on ma zastąpić w przyszłości te autobusy albo tramwaje takie przegubowe, z możliwością rozbudowy modułowej. I teraz kilka słów szybciutko, tak w retrospekcji, o tych naszych pojazdach. Taką cechą wspólną dla tych naszych pojazdów pasażerskich jest to, że one mają ogromne, proszę Państwa, prędkości, które mogą się poruszać w mieście, w ruchu miejskim, na drogach zwykłych jest po prostu niemożliwe, żeby jechać tam, oczywiście zawsze można jechać 100 km przez miasto, tylko że to tworzy niebezpieczeństwo i zagrożenie dla życia ludzkiego. Natomiast nasze pojazdy poruszają się z prędkością nawet do 150 km na godzinę. Macie tutaj przykład tego Univido. Jest to pojazd dwuosobowy w tej wersji, natomiast ma możliwość tak zwanego sprężenia, czyli dodajemy kolejny taki pojazd i takich pojazdów możemy zrobić 7. I teraz w zależności od jego konfiguracji mamy różne możliwości przewozowe. Taki pojazd dwuosobowy przewozi do 720 pasażerów na godzinę w obie strony, a sprężony w tej maksymalnej konfiguracji 7 pojazdów nawet do 3500 pasażerów na godzinę w obie strony. Dalej, Unibike. To jest pojazd, który jest mi taki też bliski sercu. Powiem Państwu dlaczego, bo to jest pojazd, który był pokazany na targach Unitrans w 2016 roku w Berlinie. To są targi takie branżowe, gdzie pokazywana jest właśnie technologia transportu kolejowego, drogowego i tam wtedy ten nasz pojazd, ten jeszcze jeden, który będzie na następnej stronie, był zareprezentowany. On również się porusza z prędkością do 150 km na godzinę. Ma jeszcze taką dodatkową zaletę, że ma wbudowaną taką jednostkę sportowo-rozrywkową. To jest po prostu taki rowerek, że w czasie jazdy możemy sobie tam ćwiczyć. On w konfiguracji takiej dwuosobowej, czyli pojedynczej, przewozi od 720 do 1400 pasażerów w obie strony na godzinę. Ja zawsze podkreślam, drodzy Państwo, przy wybudowanej infrastrukturze, żebyście to mieli świadomość tego. Natomiast u niego też jest możliwość tego sprężenia, też możemy dodać tych pojazdów 7 i jego wtedy możliwości przewozowe wzrastają nawet do 6300 pasażerów w obie strony na godzinę oczywiście. Dalej. Unibus. Miałem okazję tym pojazdem jeździć w 2018-2019 roku w Marina Horce razem z naszymi partnerami, którzy przybyli wtedy na organizowanym przez firmę tak zwane ekofestiwale. To jest takie wydarzenie, które organizowane było na wolnym powietrzu i wtedy przyjeżdżali partnerzy, inwestorzy, goście, zainteresowani delegacje z całego świata, żeby zobaczyć, jak ta technologia wygląda. Miałem okazję jechać tym pojazdem. Jest to pojazd Unibus. On ma taką, widzicie Państwo, wbudowaną jeszcze taką jednostkę multimedialną. Nie wiem, czy tutaj widać na slajdzie taki monitor i tam są wszelkie informacje w czasie tej jazdy podawane. On też jeździ z prędkością do 150 km na godzinę. Jego pojemność pasażerska
To jest od 10 do 80 pasażerów i wtedy ich możliwości przewozowe są od 2,5 tysiąca do nawet 12 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast on też ma możliwości sprzężenia, czyli dodania tych pojazdów do maksymalnie 7 i wtedy te możliwości przewozowe wzrastają nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast ten pojazd to jest ten, który Państwu przedstawiłem troszeczkę wcześniej, ten Unicar. On jeździ również z prędkością do 150 km na godzinę. Natomiast on ma w przyszłości, mówię, być takim pojazdem, który ma może nie zastąpić, tylko być dodatkowym takim elementem, jak te pojazdy są takie przegubowe. Jego możliwości przewozowe, w zależności od konfiguracji, bo on może być, proszę Państwa, taki mały. To jest wtedy do 6 pasażerów, a widzicie, że jak jest rozbudowa takich możliwości hybrydowych, jak tutaj jest, to jego możliwości wzrastają wtedy przy sprężeniu nawet do 7, czyli dodajemy kolejny pojazd, tak, 7, i wtedy te możliwości przewozowe są nawet do 7 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. No i pojazd szczególny, Niflarz. Pojazd U4362 z taką symboliką. Pojazd, który może jeździć z prędkością do 600 km na godzinę, drodzy Państwo, po tak zwanej eskapadzie. Widzicie tutaj, to jest też konstrukcja strunowa. Natomiast no, ja miałem okazję siedzieć w tym pojeździe w 2019 roku i muszę Państwu powiedzieć, że to jest tak wykonane, jak najbardziej takie luksusowe auto, no, typu jakieś tam Porsche, Maserati, Lamborghini. No bo to taka technologia jest. I ten pojazd, drodzy Państwo, no czekamy na wybudowanie kolejnej trasy, tej testowej w Szardży, bo to będzie pewna przymiarka, żebyśmy tam w niedalekiej przyszłości wybudowali tor testowy. Najprawdopodobniej w Abu Dhabi. I żeby wytestować tą technologię i sprawdzić wszelkie możliwości tego pojazdu, to ten tor musi mieć minimum 25 km. Także wszystko przed nami. To jest dosłownie, ja myślę, że w przyszłym roku już te pierwsze prace się tam rozpoczną. Ale czym ten pojazd się charakteryzuje i różni od wszystkich pozostałych? Tym, że proszę Państwa, on ma bardzo opływową tą swoją konstrukcję. I uzyskali nasi inżynierowie współczynnik oporu powietrza na poziomie C0,06. No to jest a wykonalne dla pojazdów takich typowych, które jeżdżą po drogach, ponieważ u nas uniknięty jest tak zwany ten system przyziemia. Zobaczcie Państwo, my tu mamy widzicie jaki ten kształt jest, a tu mamy drogę zwykłą. My nie mamy tych kół, które tutaj powodują tarcie i opór. Ten pojazd po prostu płynie po tej eskapadzie. I przez to uzyskaliśmy takie wyniki. A to się wiąże również z tym, że im mniejszy opór powietrza, tym jest mniejsze spalanie i wtedy po prostu te koszty tego transportu są naprawdę na niskim poziomie. Kolejnym pojazdem, już przechodzimy teraz do pojazdów tych towarowych, jest to Unitrak. On jest zbudowany na bazie tego miejskiego unibusu. Jest to pojazd samobieżny. Każdy z naszych pojazdów ma własny silnik, własny system zasilania i tej komunikacji z bazą. Natomiast te nasze pojazdy przy wybudowanej infrastrukturze mogą nawet dowozić te towary i produkty do 10 tysięcy kilometrów do portu tego docelowego, czy do stacji, gdzie będą miały zamówienie. Jeżdżą z prędkością do 150 km, ruch towarowy. Czyli ja mówię Państwu, to jest to, co jeżdżą tam te ciężarówki po naszych drogach. Jest przeznaczony do przewozu dużych takich materiałów zamkniętych, płynnych, niebezpiecznych, a nawet tych materiałów rozszczepialnych. Możliwości przewozowe nawet do 100 milionów ton rocznie. Oczywiście przy wybudowanej infrastrukturze. I pojazd szczególny następny. Wykonany w bardzo krótkim czasie, bo w zaledwie 18 miesięcy od pomysłu do realizacji. On już przeszedł swoje wszystkie certyfikacje i testy. To jest Unikąt, pojazd, który został zamówiony na prośbę naszych arabskich partnerów. I widzicie go Państwo tutaj w swojej okazałości. Może jeździć z prędkością do 120 km na godzinę. I drodzy Państwo, jego możliwości przewozowe nawet są 5 milionów ton rocznie.
To są pojazdy, które będą, proszę Państwa, jeździły 24 godziny na dobę. Tu nie będzie ograniczeń takich, jak są dzisiaj kierowcy, mają tirów, że oni jeżdżą, powiedzmy, pracują 7 czy 8 czy 10 godzin, muszą mieć postojowe. Te pojazdy będą pracowały 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, drodzy Państwo. I z wyliczeń naszych inżynierów wychodzi, że to będzie bardzo tani transport, jeżeli chodzi o przewożenie towarów, i będziemy tutaj ogromną konkurencją do tego transportu tradycyjnego. No i Unitrans to jest ten taki taśmociąg, drodzy Państwo, do przewozu tych materiałów sypkich. To jest w takich terenach górniczych, jakichś tam załadunkach, terminalach portowych do przewożenia materiałów sypkich. Ja widziałem ten taśmociąg, drodzy Państwo, ten z tym ślimakiem w Marina Horce, jak to było testowane. Zobaczycie to na dalszym zdjęciu tam na prezentacji. Także pojazdy towarowe są bardzo ważnym ogniwem i będą w działalności naszej firmy. I system morski, proszę Państwa, tutaj to trzeba mieć uśmiech i serce otwarte, że coś takiego wymyślił pan Junicki. To jest coś niebywałego. Słuchajcie, możemy dostarczyć towar i te kontenery bezpośrednio do tych systemów morskich, czy tam, czy oceanicznych, bez konieczności budowy portu. Czy Państwo sobie to wyobrażacie? I to jest bardzo tanie rozwiązanie, technologicznie fantastyczne. Możemy wychodzić z tą naszą technologią morską nawet do 10-15 kilometrów od wybrzeża i w głąb morza nawet do tam kilkudziesięciu, kilkuset metrów. I zobaczcie Państwo, jak to jest wszystko przemyślane. To wszystko oczywiście sterowane technologią tą naszą komputerową, opartą o te sieci neuronowe i technologię blockchain. Także ja zachęcam, żebyście Państwo weszli sobie do swoich back office'ów i zobaczyli, poszukali w materiałach tam dla partnera. Są takie filmiki zrobione komputerowe, żebyście zobaczyli, jak to będzie wyglądało realnie. To jest genialne wprost rozwiązanie. No i miasta linearne, które są uzupełnieniem do naszego transportu strunowego, a ja bym nawet poszedł dalej, ja bym powiedział, że to jest symbioza z transportem strunowym, bo nad tym projektem też pan Junicki pracuje już od kilkunastu lat. Między innymi właśnie na to dostał te granty, które tam Państwu na początku prezentacji pokazywałem w roku 1998 i 2002. Było też wystąpienie naszej dyrektor od rozwoju w tamtym roku na tej wystawie takie o Future. I ona miała też tam taki duży panel, gdzie pokazywała, jak można wykorzystywać właśnie tą technologię naszą w połączeniu z tymi miastami linearnymi. Miasta linearne to najprościej można powiedzieć tak, takie miasta państwa, tak wiecie Państwo, jak to były kiedyś te greckie polis, można też to porównać do tej palmy zrobionej w Dubaju. To jest po prostu, my możemy takie miasto budować na takich terenach trudno dostępnych, na klifach, drodzy Państwo, na terenach górnych, pustynnych, bo te miasta są po prostu samowystarczalne, a wykorzystując do tego technologię transportu strunowego, jesteśmy w stanie zapewnić tam oczywiście pełną dostawę tych wszystkich towarów i usług, jak również poprowadzić potrzebne do tego media. I teraz podstawa naszej technologii, na czym ona jest opracowana, więc bez względu, jak to będzie wykorzystane, w jakiej konfiguracji, zawsze to jest zamknięty korpus stalowy. Wewnątrz mamy pręty stalowe naprężone, zespawane jako monolit. Otulone to jest wszystko specjalnie opatentowanym betonem, który może pracować w temperaturach od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Zadaniem tego betonu to przede wszystkim, drodzy Państwo, jest to, żeby to była ochrona tych prętów, jak również on służy między innymi do wzmocnienia konstrukcji i do tego, żeby ta konstrukcja dawała takie możliwości, żeby nie było to takie hałaśliwe w czasie jazdy. Ja miałem okazję jechać tymi pojazdami, mówię, kilka razy i naprawdę to jest na bardzo przyzwoitym poziomie. To ja jeździłem w roku 2019, a w międzyczasie jeszcze tych testów i tych ulepszeń było dużo, dużo więcej, jak ja miałem okazję widzieć. Ale co jest jeszcze tu taką
ważną informacją dla Państwa. Ta nasza struna nie ma czegoś takiego jak delatacja. To jest jeden monolit. Tu nie ma w miejscu, gdzie się kończy jeden odcinek z drugim, przerw. I to powoduje to, że ten transport nasz właśnie nie ma takiego, drodzy Państwo, takiego charakterystycznego szumu, jak my jeździmy zwykłymi tam tramwajami czy pociągami, gdzie jest to, gdzie słyszycie ten stukot, natomiast to idzie płynnie, a to jest też związane z tym, że jeżeli to jest truna, to jest po prostu naciągnięte i nie ma po prostu takiej możliwości, żeby tu były delatacje. Tutaj elementem sprężającym konstrukcję są nasze stacje dokujące, czyli tak zwane przystanki, które pokażę Państwu za chwilę. No i mamy tu różne rodzaje szyn od tej naszej eskapady, kratownicy. Tutaj pierwowzorem była na przykład wieża Eiffla, widzicie Państwo, ona też ma taką konstrukcję takiej kratownicy. Ta konstrukcja kratownicy albo eskapada charakteryzuje się tym, że tu mogą się poruszać pojazdy na górnym, jak i na dolnym poziomie. Więc tutaj jest ona do wykorzystania w dwójnasób, natomiast jeszcze ona ma takie właściwości, że na tej konstrukcji możemy poprowadzić tak zwane media, czyli tu mówię o wodzie, prądzie, drodzy Państwo, światłowodach i takich różnych rzeczach, które są potrzebne do budowy infrastruktury miast. Dalej, konstrukcja półsztywna. Tu macie przykład pokazany mostu strunowego. To też jest most strunowy. Tu jest też nasza konstrukcja struna, tylko proszę zobaczyć, jakie ilości materiałów są tutaj potrzebne, aby wykonać taki most i nasza prosta konstrukcja tej torowa, która jest na słupach, widzicie tu Państwo, tak? I to jest sprężone tą naszą tutaj szyną i przy wybudowanej infrastrukturze my możemy przewieźć nawet 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. I konstrukcja taka elastyczna dla takich pojazdów lżejszych. Ja miałem okazję jechać i po tej, drodzy Państwo, w Marina Horce. Oczywiście one są kompatybilne z naszymi pojazdami. I teraz zdolności przewozowe. Jest taki system Automat People Mover, APM. On charakteryzuje się tym, że proszę Państwa, żeby bezpiecznie się poruszały te nasze pojazdy, to musi być zapewniona albo odległość między pojazdami w metrach, albo czasowa. I w zależności od natężenia ruchu, bo my możemy takim ruchem sterować, przez to, że proszę Państwa, to wszystko będzie w tych naszych bazach, bo i oprócz obsługi komputerowej i tak dalej, będą tam również ludzie tym zarządzali, albo inaczej może mieli nad tym kontrolę, to w zależności od natężenia ruchu będziemy mogli ten ruch zwiększać albo zmniejszać. I takim minimum, które zapewnia bezpieczeństwo, jest albo odległość 50 metrów między pojazdami, albo odległość czasowa około 200. No i budowa układu napędowego. Tu kilka słów, bo tu na dwie rzeczy trzeba zwrócić uwagę. System antywykolejeniowy, bo ja mam pytanie właśnie od inwestorów, bo tam zainteresowanych, jak to się dzieje, bo to mówi drugi poziom, wy jesteście wyżej, czy to jest bezpieczne. Tak, drodzy Państwo, to jest specjalny tutaj opatentowany system. Nawet w kwietniu, marzec, kwiecień tego roku były zrobione jeszcze specjalne testy do tego. Uzyskaliśmy do tego certyfikat. Jest też nagrany film, możecie sobie zobaczyć, jak można szybko w razie awarii, gdyby ten pojazd się zepsuł, opuścić ten pojazd bezpiecznie. Koło napędowe jest jednocześnie elementem napędowym hamujących i bardzo ważny tutaj element tego wyposażenia, akumulator. I tu się trzeba trochę pochwalić. Dlaczego nie? Wszyscy się chwalą, my też się chwalimy. Otóż cykl rozładowań, naładowań to jest żywotność akumulatora. W takich dobrych samochodach elektrycznych to, drodzy Państwo, to jest około 1000 razy. To jest żywotność akumulatora. Natomiast panu Junickiemu, i to zrobili w tym roku razem z inżynierami, udało się opracować cykl naładowania i rozładowania naszego akumulatora na poziomie 5000 razy. Więc to zwiększa naszą wydajność kilkaset razy, drodzy Państwo. Ale pan Junicki
przekazał informację, że on tej technologii nie sprzeda do producentów samochodów tradycyjnych, więc jesteście tutaj chronieni, ja też jestem i bardzo dobrze, bo te nasze pojazdy i drogi strunowe mają mieć gwarancję użyteczności nawet na 100 lat. I taki dla mnie najtrudniejszy element w tej technologii, bo ja się najmniej na tym znam, proszę Państwa, z tego wszystkiego najwięcej to rozumiem tylko, co to jest big data i blockchain. To są te sieci do sterowania naszym transportem, one są o najnowsze te technologie z sieciami neuronowymi, inteligencją cyfrową, zbiorami big data, no i blockchainem. I on te systemy obejmują wszystkie aspekty systemu transportowego. Zarówno do inteligentnego sterowania, czyli tutaj widzicie Państwo cały ten system pozycjonowania, sterowania, czyli to, gdzie te pojazdy są wyposażone jeszcze w jakieś tam wizje, kamery, radarów, czujników. I ten system to jest jeden z systemów, później mamy pokładowy system inteligentny sterowania, taki wewnętrzny, no i system bezpieczeństwa i komunikacji zewnętrzną siecią, to, która się komunikuje między pojazdami i między bazą. I bezpieczeństwo systemu transportowego. Tu chodzi o to, jaki my mamy wpływ, drodzy Państwo, na środowisko naturalne. Ten technogenny charakter działania naszego transportu w porównaniu do transportu tradycyjnego. Więc my przez to, że jesteśmy na drugim poziomie, nie zakłócamy wód powierzchniowych, gruntowych, nie ingerujemy również w siedliska naturalne zwierząt i ptaków, przez to, że nie musimy, drodzy Państwo, robić jakichś tam ogromnych wycinek lasu, rozwalać jakichś tam dróg, czego dalej, gór, etc., to nie mamy też tego hałasu i tych wibracji elektromagnetycznych i przez to też nie zanieczyszczamy w tak ogromnym stopniu naszej hydrosfery i biosfery. I przez to, że my jesteśmy na drugim poziomie, drodzy Państwo, i nie używamy do tego, do napędu tych naszych silników, tych paliw kopalnych, no to też nie ma zagrożenia, że my tam będziemy mieć jakieś skażenia typu tam ropą czy jakimiś tam produktami chemicznymi. A tak dodając na marginesie, to współczynnik wypadków na świecie to jest około 1,5 miliona, jeszcze więcej ludzi ma, później ulega takim, zostaje osobami niepełnosprawnymi, to są bardzo przykre sprawy, my przez to, że jesteśmy na tym drugim poziomie, mamy bardzo to w ograniczonym stopniu. I teraz według, proszę Państwa, normy ISO 2394 okazuje się, że transport strunowy jest najbezpieczniejszym systemem transportowym na świecie. Cechuje go kilka takich elementów. Wysoka odporność na wandalizm i ataki antyterrorystyczne. Usytuowanie konstrukcji nad ziemią powoduje zwiększenie bezpieczeństwa ruchu o ponad 100 razy. System zapobiegania wykolejeniu zwiększa bezpieczeństwo o kolejne 10 razy. No i przez to, że my nie mamy, drodzy Państwo, skrzyżowań, jedziemy na drugim poziomie, nie mamy możliwości kolizji pojazdu z pojazdami, mamy kolejny wzrost tego naszego znaczenia bezpieczeństwa. I tak według Rosyjskiej Akademii Nauk innowacyjna technologia transportowa jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona, bezpieczna w porównaniu ze znanymi i istniejącymi systemami transportowymi. Mam tu na myśli transport drogowy, kolej magnetyczną, jednoszynową, transport kolejowy, no i oczywiście, drodzy Państwo, transport morski, lotniczy. Kilka słów szybciutko o statystykach. Koszty budowy naszej linii, drodzy Państwo, widzicie, nasze U jest najniższy w stosunku do naszej konkurencji, ponieważ wybudowanie jednej drogi, w zależności czy to konstrukcja lekka, czy eskapada, kształtuje się dzisiaj na poziomie od 4 do 14 milionów za kilometr bieżący. Stopa zwrotu przy wybudowanej infrastrukturze nawet 7-8 lat to jest fantastyczna stopa zwrotu, bo skrajnie bierzemy metro. Taki koszt wybudowania kilometra to nawet 150 milionów dolarów i koszt zwrotu spłacania tej
inwestycji do 40 lat. Zanieczyszczenie środowiska. My jesteśmy tutaj pionierami, nie wykorzystujemy dużych zasobów ziemi. Widzicie Państwo, nasze pojazdy są napędzane za pomocą energii elektrycznej, ale energii OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, czyli z wiatru, słońca, powietrza, wody i ze spalania śmieci. Też takie działy mamy projektowe. W ogóle mamy tych działów projektowych 80 i one poprzez to właśnie mają tam sporo tych zadań, bo to wszystko jest integralny transport z miastem linearnym. To wszystko tworzy symbiozę. I jeżeli chodzi o wyniki wypadkowości, to możemy tu się równać tylko z jednym, proszę Państwa, z metrem. My, jak pan Junicki mówi, jedziemy na górze, metro na dole, więc tych zagrożeń naprawdę jest bardzo niewiele. No i teraz miejsce szczególne, żebyście Państwo wiedzieli, gdzie my testujemy te nasze technologie. To macie zdjęcie z 2019 roku, nie ma świeższych. Na nowych zdjęciach dojdą Wam jeszcze tylko dwie trasy, bo w tej chwili jest 5 razy 7. I widzicie tutaj Marina Horkę, to jest miejscowość, w którym jest nasz poligon doświadczalny, nasze centrum testowe. Jest to również miejsce, gdzie się stało atrakcją turystyczną Białorusi. Natomiast otrzymaliśmy ten areał, tego powierzchnię tego naszego poligonu od ówczesnego obecnego prezydenta pana Łukaszenki w roku 2015. Był to kiedyś poligon do wozów opancerzonych. Długo trwała jego rekultywacja i tak pomału z roku na rok żeśmy to uszlachetniali, zazieleniali, drodzy Państwo. Nasadziliśmy tam drzew i krzewów i w tej chwili pokazujemy, jak tą technologię można wykorzystać w przyszłości. To jest ewidentny przykład. Prosto, proszę zobaczyć zdjęcia z realu. I filozofia nasza. Transport na górze. Na dole, drodzy Państwo, rosną drzewa, krzewy, zboża. Wykorzystujemy ją do naszych potrzeb agroturystycznych i przemysłowych. Natomiast rolniczych, a na górze ma transport chodzi, a to mamy korzystać my, ludzie i zwierzęta. I sposób wykorzystania przystanków albo stacji dokujących na dole. Tutaj jakieś usługi, drodzy Państwo, na górnych poziomach załadunek i wyładunek pasażerów. W Marina Horce jest to wykorzystane w ten sposób, że na dole jest Muzeum Pracy pana Junickiego od deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy. Byłem tam, naprawdę warto sobie to zobaczyć, pojechać, bo drodzy Państwo, my piszemy historię, żebyście wiedzieli, jak nie, że o nas będą mówili jeszcze wnuki naszej prawnuki. I pra, 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 daj Panie Boże, jak najwięcej. A jeszcze jedna informacja, te nasze stacje dokujące, widzicie Państwo, tutaj mamy zdjęcie, jak to będzie wyglądało w Szardży. To jest w Emiratach Arabskich. Są też takim miejscem, w którym te nasze struny są sprężane, czyli one, mamy to miejsce, gdzie te odcinki też trzeba w pewnym momencie przeciąć i właśnie do tego będą wykorzystywane nasze stacje dokujące. My mamy taki odcinek sprężenia, możemy robić nawet do 5 km. Widzicie tu Państwo Centrum Innowacyjne w Szardży, miejscowość Szardża, Emirat Szardża, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jesteśmy tutaj dzięki emirowi Szardży, który jest wielkim władcą, a jednocześnie jest bardzo wykształconym człowiekiem, bo on jest doktorem chemii. I dzięki jego aprobacie i łaskawości, żeśmy się tutaj z tą technologią znaleźli. Centrum Szardży to jest takie miejsce, gdzie powstają pod auspicjami Uniwersytetów Amerykańskich, budowane są takie i pokazywane najnowsze technologie, jakie będą wykorzystywane w zakresie budownictwa, rolnictwa, technologii informatycznej, maszynowej, etc. I tam między innymi my żeśmy się znaleźli z naszą technologią transportową. Macie tu Państwo jeszcze jedno, tu się wrócę, zdjęcie, widzicie, tu jest ten nasz ekodom. To jest też wybudowany w realu w tej chwili w Szardży. Mamy również taki w Marina Horce, tu pokazujemy naszą technologię, tu są przyjmowane delegacje z całego świata na poziomie lokalnym, rządowym i nawet takim królewskim, bo odwiedziło nas kilka koronowanych głów.
To wszystko, drodzy Państwo, mamy zarówno w Szardzie, jak i w Marina Horce. A te dwa centra testowe służą do tego, że możemy testować tą naszą technologię w różnych warunkach klimatycznych. My tutaj w Białorusi mamy w naszej strefie klimatycznej, natomiast tam, gdzie mamy w tej chwili w Szardzie, to już należy do tej takiej tropikalnej części. No i tak reasumując, transport turnowy innowacyjny, jedyny na świecie, nadziemny, od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość pojazdy towarowe od 120 do 120 km, a osobowe nawet do 600. Bezpieczny na drugim poziomie, ekonomiczny, tani w budowie, tani w utrzymaniu, w eksploatacji, łatwo integralny do nowych istniejących budowli, jak również nowo powstających, przyjazny środowisku, poruszamy się za pomocą technologii OZE, jak również nie potrzebujemy dużych zasobów ziemi, żeby tę naszą technologię stawiać. Tyle, drodzy Państwo, o technologii w takim skrócie. Mamy 20 minut na promocje i najnowsze informacje i na Państwa pytania, więc jak macie, to proszę zadawać. Drodzy Państwo, bo widzimy się ostatni raz w tym roku, 2022, przechodzimy do roku 2023, gdzie już będą widoczne te nasze budowle komercyjne. Więc jedziemy z naszą możliwością wejścia do firmy i zostania i inwestorem. Projekt, który Państwo widzieliście, tę technologię transportu osunowego, panie Unicki opracowywuje od 1978 roku, więc to już po 40 lat. Natomiast w tej formie, w której my jesteśmy, to jest rok 2015, widzicie inżynieria, budowa, demonstracja i implementacja, czyli wychodzimy na te rynki już pomału zewnętrzne. Nasz projekt składa się z 15 etapów. W tej chwili jesteśmy w 14 etapie, trzecim podetapie. Etap 15 to jest technologia już gotowa, certyfikowana, wybudowana przynajmniej jedna trasa komercyjna, drodzy Państwo, i odebrana jedna dywidenda dla naszych udziałowców. Więc to jest już naprawdę niewielki okres, więc jeżeli macie możliwości przystąpienia do naszej firmy, to zapraszamy. Do naszej firmy się zapisujecie bezpłatnie, natomiast jeżeli chcecie być z nim takim stuprocentowym udziałowcem, to należałoby dokonać pewnej inwestycji. Można zrobić to na kilka sposobów, zarówno na raty, jak i za gotówkę. O tym więcej mówi Mariusz Duszmański, na którego webinary zapraszam. On je prowadzi we wtorki. Tam mamy temat duplikacji, czyli współpracy, jak możecie Państwo budować jeszcze zespoły sprzedażowe i budować swoje albo powiększać swój portfel akcji. I drodzy Państwo, takich kilka, króciutko tych naszych pakietów. Tutaj najważniejsze w tych pakietach jest dyskonto. Zobaczcie, tu mamy dyskonto 27, to 41. Czym to się różni jedno od drugiego? Dyskonto to jest ilość położonych centów na dolara. I drodzy Państwo, my mamy zapisane w memorandum, Mariusz Duszmański też to pokazuje kilka razy, że w momencie, kiedy my wyjdziemy już na te rynki zewnętrzne, to wartość naszych akcji czy udziału będzie równa 1 dolar. I to jest bardzo prosto do przeliczenia. Jeżeli tu mamy 27 tysięcy udziałów razy 1S, no to drodzy Państwo, Wam wyjdzie, że taki udział tu będzie warty 27 tysięcy. Taki pakiet InnoTrans, jeżeli podsumujecie, to jest warty ponad, w przyszłości będzie ponad 100 tysięcy dolarów. Można go brać na raty. Tu kupujemy za 1000 dolarów, drodzy Państwo, każdą razową wpłatę. Jeżeli zdążycie w danym etapie i podetapie dokonać takiej inwestycji na poziomie tych 3000 dolarów, to za każdą wpłatą 1000 dolarów wartość waszych udziałów rośnie i ilość. Pakiety Maluszek Student, one są na raty, drodzy Państwo, i tutaj taka uwaga. Ja ostatnio robiłem taki pakiet dla swojej krześnicy. Rejestrujecie go na osobę albo na opiekuna, rodzica dorosłą, musi to być pełnoletnia osoba, i wtedy, drodzy Państwo, jest ona zapisywana do jego konta, ale żeby go zweryfikować, ten pakiet, to podajecie akt urodzenia dziecka. I w momencie ukończenia 18 lat pełnoletności te udziały tego dziecka przechodzą na nią, oczywiście po spełnieniu tych procedur, takich wszystkich z dokumentami.
I to, czego życzę Państwu z całego serca, pakiety za gotówkę, za 150 tysięcy dolarów, to jest najwyższy w tej chwili pakiet w firmie, najdroższy, możecie kupić niezliczone ilości, póki są w sprzedaży. I tutaj dyskonta jest na poziomie 50, a wartość tych udziałów to 7,5 miliona sztuk. Mamy też pakiety za 25 tysięcy i one tak sukcesywnie sobie rosną. I z nimi rośnie również dyskonta. I pakiety najpopularniejsze na raty. Tutaj też mamy możliwość kupienia dużych pakietów albo zainwestowania, jak kto woli. Pakiet ratalny 50 tysięcy dolarów, dyskonto 43 i tu mamy przez 5 miesięcy płacimy po 10 tysięcy dolarów, bez żadnych tam odsetek. Ważne, żebyście Państwo w terminie dokonywali tych zapłat. Popłacali i wtedy uzyskacie na koniec taką ilość, 2 miliony 150 tysięcy. To naprawdę bardzo, bardzo dużo. I takie najpopularniejsze, start od 250 dolarów do biznes na poziomie 2000 dolarów. No i tutaj dwa słowa wyjaśnienia. Drodzy Państwo, my mamy możliwość w przyszłości otrzymania kilku takich walorów finansowych. Gratyfikacji. Otóż, jak wiemy, że jak mamy tutaj taki na przykład pakiet start, on ma w tej chwili tam z tym dodatkowym bonusem około 5 tysięcy tych udziałów, inwestujecie 250 dolarów, no to weźcie Państwo, jaka tu jest stopa zwrotu. No to jest kosmiczna stopa zwrotu w stosunku do wydatku. I załóżmy, przychodzi ta godzina W, możemy te nasze udziały sprzedać, no to sprzedajecie i odliczacie sobie tutaj inwestycja 250 plus podatek, który z tego wyjdzie. Zostaje Wam naprawdę bardzo przyzwoity grosz. I to jest jedna opcja. Druga opcja, możecie sobie ten pakiet zatrzymać, czekać na jego wzrost za kilka lat, bo były szacunki, że to będzie kosztowało kilkadziesiąt, nie dolarów, ale funtów wartość jednego udziału. No i trzecia możliwość, że z takich naszych pakietów również będziemy odbierać co roku dywidendę, oczywiście w momencie, kiedy firma wypracuje zysk netto. Także tych możliwości inwestycyjnych jest kilka. Ja proponuję, jak macie możliwość, kupujcie sobie dwa pakiety. Jeden na, powiedzmy, na szybszą sprzedaż, a drugi na jesień życia. Pakiet dla naszych partnerów, którzy mają czas, a nie mają na przykład pieniędzy, albo mają czas i pieniądze, w zależności jak chcecie, to trzeba traktować jak prowizję, bo w marketingu albo masz czas, albo masz pieniądze, albo masz jedno i drugie, więc ci partnerzy, którzy się do nas zarejestrują i nie mają na przykład w tej chwili wolnych środków na zakup pakietów czy akcji, mogą to robić w drugi sposób, poszukują partnerów do takiego biznesu, opowiadają o nim, promują go. Jeżeli ten partner wykona taką inwestycję, to z jego zakupu dostajemy 15%, wtedy on wchodzi na tak zwane konto bonusowe. To nam się zbiera, drodzy Państwo, tu jest to dyskonto nieco wyższe i możemy sobie później zakupić własny pakiet. Będziemy 100% udziałowcami. I pakiet dla tych, którzy nie chcą płacić na raty za gotówkę od 50 dolarów nawet do 150 tysięcy. To jest też taki, nie pakiet, tylko konto akcyjne tak zwane, że w momencie, gdybyście płacili raty i by się tam, nie daj Boże, coś Wam stało, czy tam stracicie pracę, czy tam będą inne ważniejsze wydatki jak płacenie, no to tą część, co żeście uzbierali sobie do tej pory, wchodzi na takie konto i z niego będziecie mogli również poczynić własną inwestycję. Jest to ważne, bo jak wejdziemy w te projekty celowe w przyszłości, to ci, którzy będą mieli i będą partnerami w pierwszym tym naszym, tej odsłonie, czyli tej głównej, teraz 1.15, będą mieli możliwość inwestowania później na całym świecie. I wiadomości i pytania. Dobrze, tu chwileczkę, ja tutaj muszę się też przygotować, drodzy Państwo. No więc, tak. Mamy taką promocję, proszę Państwa, New Year SWC, Million Hearts, czyli Milion Serc. O co to chodzi? Że ci partnerzy, którzy czynnie brali udział w promocji naszego biznesu, będą mieli teraz możliwość wygrania 1 miliona, proszę Państwa, udziałów. To jest dla tych partnerów, którzy mieli najlepsze wyniki na świecie.
To wszystko będzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, będzie tam taki maraton od takich siedmiu najlepszych partnerów społeczności i oni będą również Wam składali życzenia, no i tam będzie również rozlosowana ta nagroda. Będzie się to działo, drodzy Państwo, 22 grudnia o godzinie 17 w Moskwie, czyli w czasu polskiego o godzinie 15. I serdecznie zapraszam, to jest zawsze bardzo ciekawe wydarzenie, bo tam będą na żywo również wszyscy członkowie zarządu. Mam nadzieję, że pan Iliński również na żywo. No i mówiłem, że zawsze na jakiś prezent dostaniemy na Nowy Rok i mamy kolejną promocję noworoczną Share of New York. Ona powraca w swojej takiej tradycyjnej odsłonie i tutaj, drodzy Państwo, mamy możliwość zainwestowania z dyskontem 1 do 80, czyli to dyskonto jest bardzo wysokie. Nie ma takiego dyskonta. Pamiętajcie Państwo, że w tej chwili dyskonto, które jest za 150 tysięcy dolarów, ma dyskonto 50. I w niej uczestniczyć będą mogli wszyscy partnerzy, którzy uzyskali status lidera i zainwestowali albo przyciągnęli do firmy naszej inwestycji na poziomie 2500 dolarów w pierwszej linii, a także partnerzy, którzy ukończyli 55 rok życia. I to wszystko, drodzy Państwo, będzie trwało od 22 grudnia do 13 stycznia 2023 roku. Także gorąco zapraszam. Jest okazja zdobyć pakiety z bardzo dużym dyskontem. No i teraz, proszę Państwa, mamy kolejną nawierzchnię strunową otwartą na torze numer 4. Zobaczcie Państwo, jak to pięknie wygląda. Mamy tutaj screen kilku slajdów, tak żebyście wiedzieli, że prace w Szardży idą pełną parą. No i według tej technologii, którą w tej chwili, bo to jest nowe rozwiązanie konstrukcyjne, to jest takie unikatowe, powiem Państwu, wykonawcy nie mieli wcześniej z nim do czynienia. Wiązało to się z bardzo dużą taką pracą, precyzyjnych tych prac, tak, bo to jest na wielokilometrowych tych sprężeniach występują ogromne te naprężenia, a ta nasza konstrukcja naprężona jest nawet do 1800 ton. Natomiast jedno, co chcę tu Państwu podkreślić, to jest to, że to jest właśnie ten odcinek, który jest wybudowany na poziomie tych 2,5 kilometra. Więc zobaczcie sobie, jak te wszystkie prace przebiegają. Tu też taki specjalny podnośnik jest wykonany. Widzicie, że to jest taka odległość struny od tych prętów. Zapraszam, wejdźcie sobie do własnych biur, zobaczycie sobie, jak to wszystko bardzo dobrze i profesjonalnie wygląda. Dalej. No i rzecz, proszę Państwa, która się troszeczkę nam tutaj opóźniła. Tezy webinarium Suchodojewa, Aleksandra Suchodojewa. Suchodojew to jest takim naszym partnerem, a jednocześnie członkiem zarządu, który ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w firmie, bo on stworzył tą platformę do szkolenia, ma ogromne grupy sprzedażowe, on też się zajmuje tym tematem tych naszych tokenów, także to jest, jak to można powiedzieć, człowiek orkiestra, ale z bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem. I on ostatnio się mocno zaangażował właśnie w ten Champions of League. To Państwo to widzieliście, tą promocję, która się teraz zakończy tym ogłoszeniem, tym miliona tych udziałów do wygrania. Jeździł po Dominikanie, po Afryce. I mamy jego webinarium z 21 września, dopiero pokazane tutaj. Więc zobaczcie Państwo, jakie on ma ważne informacje, nawet po tak długim okresie, no bo to już 3 miesiące minęły, a jednak są podane. I tutaj chciałbym Państwu w tej chwili przeczytać jedną rzecz, bo oglądałem we wtorek webinar Mariusza Duszmańskiego i powiem Państwu, że kolokwialnie mi prawie szczęka spadła, jak to usłyszałem, bo to jest to, o czym my mówimy od lat. To są nasze inwestycje typu transportu stanowego, to jest inwestycja średnio i długoterminowa. To nie są inwestycje tego typu, że dzisiaj wpłacasz, a wczoraj odbierasz. Dlatego, drodzy Państwo, musicie tutaj dać sobie czas na to, żeby to wszystko nabrało tak zwanej mocy urzędowej, żeby to wszystko, ta nasza inwestycja miała tą swoją realną wartość.
Ale ja wiem, że jest dużo okazji w życiu i nieraz chęć zysku przewyższa, jak to mówią, myślenie. Teraz chcę Wam przeczytać kilka zdań z tego, bo uważam, że to jest najważniejsze zdanie, jakie słyszałem od lat na temat w ogóle biznesu internetowego, jak również inwestowania w projekty tego typu, jak my mamy w tej chwili. Wszyscy bardzo często obserwujemy, że wiele projektów internetowych przestaje działać, w tym wiele projektów z rynku kryptowalut popada obecnie w stan upadku, ponieważ nie mogą płacić swoim partnerom. Zawsze ostrzegamy, a ja mówię konkretnie, nie zmieniajcie oceanów na rzeki. Ocean możliwości stabilności w przyszłości. Nie powinniście gonić ognistego ptaka, który zapewni Wam rzekomo pasywny dochód poprzez manipulację i oszukiwanie innych ludzi. Ponieważ nie można zagwarantować, że jakikolwiek projekt będzie nadal działał. Jednak według statystyk w przypadku projektów, które działają od ponad 5, 6, 7 lat i w których firma wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań, zalecałbym zwrócenie uwagi i przekazywanie informacji o nich. I drodzy Państwo, to jest to, po co my się tu dzisiaj żeśmy spotkali. Taki projekt jak transport strunowy, w którym ja osobiście pracuję od 2016 roku. To jest projekt, który raz, że się broni swoją technologią, z naszym zapleczem, naszym majątkiem firmy i ludźmi, którzy go, proszę Państwa, w tej chwili budują. Ja uważam, że w przyszłości ci partnerzy, którzy zainwestowali w produkcję transportu strunowego, zapiszą się naprawdę złotymi zgłoskami na kartach historii, ponieważ my oprócz tego, że zarobimy ogromne pieniądze, przekażemy te majątki naszym rodzinom i naszym potomnym, to jeszcze będzie mieć ogromny wpływ na to, że uratowaliśmy i odciążyliśmy tą naszą najwspanialszą, kochaną Matkę Ziemi. To jest moje zdanie i to, co powiedział Suchodojew, to ja uważam, że on powinien za to dostać naprawdę order największej klasy. Ale już na pewno order uśmiechu ode mnie ma 100%. Tyle ode mnie. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę zadawajcie, bo jest jeszcze mamy 3 minuty. Natomiast ja chcę Państwu powiedzieć, że dziękuję Wam bardzo za rok naszej współpracy, że przychodzicie na nasze webinary zarówno Mariusza Duczmańskiego, jak i moje, bo my jesteśmy od tego, żebyśmy Państwu Wam przekazali przede wszystkim rzetelną informację i służyli naszą wiedzą, niezależnie czy Wy jesteście w mojej strukturze, czy nie jesteście. Nie, my na to tak nie patrzymy, ani jeden, ani drugi. Pomagamy Wam naprawdę chętnie i wieście, że idziemy do wielkiego finału. Rok 2023 będzie naprawdę cudownym rokiem, bo my jesteśmy w roku 2022 zakończyliśmy ten expo, tę naszą wystawę, gdzie nasza firma odniosła ogromny sukces. Ja Wam życzę z całego serca wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, dobrych decyzji inwestycyjnych, pomyślności dla Was, dla Waszych rodzin, codziennego uzdrawiania dla ciała, duszy i umysłu, jak to mówią, i dzielenia się z naszą technologią, jeżeli jest możliwość. Inwestujcie i przekazujcie od nich wszystko jak najlepszej słowie. Ekofestiwal odbędzie się w tym roku. Darek, jakby był, to by już był. Czy będzie w przyszłym roku? Życie pokaże. Bardzo chętnie bym pojechał do Białorusi, odwiedził ją. Wiecie, jaka jest sytuacja teraz geopolityczna w Europie? Zobaczymy. Na pewno będzie w formie takiej online i może będzie część taka otwarta na ekofestiwalu w Szardży, bo tam jest zupełnie inny klimat, to znaczy inna atmosfera, jeżeli chodzi o te sprawy polityczne. No i tyle w tym wszystkim, drodzy Państwo. Miejcie dobre myśli, dobre zdrowie, uśmiech, pogodę ducha, bo przed nami duże wyzwania w przyszłym roku, zarówno w naszej firmie, jak i w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w roku 2023. Wszystkiego najlepszego.